Okej. Aha, dobra, pamiętam to. Tutaj były ciężkie boje. Tego czasu. Do roboty. Dobra, to mamy. To trzeba rozbudować. Dobra, tutaj trzeba się wzmocnić. Nie wiem, kiedy elderzy uderzą, ale lepiej jest się przygotować na te cholerne elfy kosmiczne. Tutaj się zablokuje, żeby nie mogli mi dostać do środka. Do roboty, do roboty. Dobra, się zaczęło. Banshee zrzucili. Dawać mi to. Dobra. Zwiadowcy. To są snajperzy. Wieżyczek nie chcę ulepszać, bo one wtedy będą też przeciwko pojazdom, a nie przeciwko piechocie. A myślę, że elderzy tutaj głównie będą piechoty używać. Zresztą ogólnie jak większość nacji w Warhammerze. 40 tysięcy. W Warhammerze 40 tysięcy, moim zdaniem, piechota to jest podstawa. Dobra, by się tu... Rykować. Dobra, to mamy jeszcze teraz tak, 3 oddziały nieśmiertelnych. Zwiększyć generowanie energii. Sobie zróbmy, nie widzę tutaj jednego ważnego budynku. Mianowicie tego. Zrobimy tu. Bo to jest dla nas mega ważne, bo musimy wzmocnić naszego lorda. Co my tu mamy? Aha, to mamy przejęte, ale nie wzmocnione. W takim razie was tutaj rzucić. By uzupełniać, znaczy uzupełniać stany, chciałem powiedzieć straty, ale poprawnie jest stany, bo strat ten oddział nie poniósł. Mamy pierwszy oddział nieśmiertelnych, bardzo ładnie. Mamy to, mamy to. Wzmacniać. Rdzeń przyzwań, tak? Tego nie mam.
I działamy. By to budować ładnie, to będziemy mieć 80%. Potrzebowałem 100. Ale no dobra, no. Nie można mieć wszystkiego. Dobra, to żeście tu skończyli robić. Musicie sobie teraz tak zająć to. Jak najbardziej. Mamy kolejny oddział. Myślę, że pod względem obrony powinno być już git. Dobra, działamy. A, znowu tutaj rzucili Banshee. A Banshee nie mają szans z nami. Dobra. To mamy. To chcę rozbudować. Od razu jednego pajączka sobie wybudźmy. Ulepszyć naszych żołnierzy. Możliwość wskrzeszania sobie zróbmy. Bo nie ma jeszcze odpowiedniej ilości energii. Dawać. Dobra, to mamy. Tu przejęte, super. Działamy. Tak jest. Się rozbudowuje. Już są wzmocnieni. Tu kolejna. A, to są ci wyznawcy tego boga takiego śmiesznego, że trochę klauna mi przypomina. Nie pamiętam, jak on się nazywał. W sensie nie wiem, czy wy znacie historię Elderów, która jest dosyć smutną historią. Smutną. W zasadzie oni są sami sobie winni. Bo oni stworzyli jednego z bogów chaosu. A mianowicie on się nazywa... On się nazywał? Pomnijcie mi w komentarzach. Mniejsza z tym. Sobie przypomnę kiedyś. W każdym bądź razie oni osiągnęli dosłownie wszystko, co tylko chcieli. Bo Elderzy są długowieczni. Jednocześnie wszyscy przedstawiciele tej rasy są istotami psionicznymi. Tak więc są bardzo... Znaczy ich emocje dużo mocniej się odbijają w spaczni niż emocje ludzi na przykład. To powoduje, że po prostu chaos się raduje. O cholera. Atakują nas z dwóch kierunków, to niedobrze. Jest ich dwóch? Nie, to chciałem. Tak, to tłumaczy, czemu atakują z dwóch kierunków. Dobra, spokojnie. Tymi się trzeba zająć. Dobra, tutaj mamy jako takie umocnienia, więc na razie...
Właśnie, Slaanesha stworzyli. Chodzi o to, że oni stworzyli potężne imperium, w którym praktycznie, no, osiągnęli wszystko, co tylko się dało. Wskutek czego zanurzyli się bardzo mocno w dekadencji, w różnych przyjemnościach cielesnych. No i właśnie Slaanesh w ten sposób powstał, bo po tym, jak oni się właśnie zanurzyli się w tych wszystkich przyjemnościach, to chaos rósł tak bardzo w siłę. No i podczas kiedy powstał Slaanesh i kurde mi tu do bazy weszli. Cholera. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. O cholera! Dobra, brać się za nich. Będę się tu musiał zabezpieczyć z drugiej strony. Cholerne elfy, no. Kurde, ile ich jest? Dobra. Chcecie mi tu będą cały czas teraz jednostki podsyłać? A ja też znam różne sztuczki, dziady.
Co wy sobie myślicie, że co? Oho. Idziemy po nich. Nie zatrzymywać się. Okej. Dobra, eksterminacja. No i pięknie. A, wracamy do gry, moi drodzy. Naprzód. Dobra, to trzeba zbudować. Jedna sprawa. To. O, dobra. Warto o tym pamiętać, że mogę to zrobić. Na razie udało nam się zrobić bardzo ważną rzecz. A więc przerzucić obszar działań militarnych na teren przeciwnika.
Dobra, działać. Spoko. Kurde, są strasznie wytrzymali. Tu mamy typków, kurde. Wyeliminować ich. Cholera. No i lipa. Kurde, zginął, na serio. Buduj.
niszczyć ich. Kurde, ile ich jest. Dobra, dawać mi tutaj. Gdzie ten jest? Dawać mi tutaj. Na razie idziesz odpocząć. Ale żeś.
nie przepuścić ich. Ja też czuję, że to chyba nie wyjdzie. No. Dobra. Oddajmy im ten region. Trudno. Trzeba będzie go odbić. Oj, sprawa nie jest... Nie jest lekka i łatwa. Orkowie są do dupy. Dobra. Ważniejsze, że mamy tych trzech typków pokonanych.